50. numer Espresso Nowin. 50. numer, jubileusz i 4 czerwca, Święto Wolności. Święto Wolności. I drugi piknik wolności zorganizowany przez Łódzki Kot pod tytułem Nadzieja jest w nas. Serdecznie Państwa zapraszam na krótki reportaż z tego wydarzenia. Uśmiechnijcie się, to nie jest zdjęcie. A co? Jak to nie jest? To nie jest zdjęcie. Nawiązać jak najściślejsze kontakty i próbujemy ich przekonać do tego, żeby wystawili wspólną listę wyborczą. I myślę, że to się uda. Ale wy musicie nas przekonywać. Duża rola wasza jest w tym wszystkim. Ja się nazywam Mirek Michalski, jestem przewodniczącym Łódzkiego Komitetu Obrony Demokracji. Najwięcej naszych ludzi tutaj przy tym wszystkim pracowało. Gdybyście mieli czykolwiek kłopot, szukajcie ludzi w takich koszulkach jak ja. O wszystkim wam powiedzą, we wszystkim wam pomogą. Najpierw oddam głos. Tutaj panowie dwaj się podpisali, to już możemy wiedzieć skąd są. Pana prezydenta nie musimy przedstawiać, a to, że to jest dziewucha, to widać. Łódzkie dziewuchy dziewuchą. Dzień dobry wszystkim. Tak, jak tutaj już mnie Mirek przedstawił, ja jestem z Łódzkich Dziewuch i w imieniu dziewuch chciałam wszystkich zaprosić do naszego dziewuchowego namiotu, który rozpoznacie po przepięknych różowych balonach. Jestem Magda i zapraszamy też również na nasz wspaniały feministyczny kocyk. I no, dzień dobry wszystkim. Dzień dobry, witam Państwa bardzo serdecznie. Mam nadzieję, że frekwencja, pogoda nam dopiszą. Wspaniała atmosfera, bo wspaniałe organizacje, wspaniali ludzie organizują ten dzisiejszy piknik wolności. Zapraszamy do zwiedzania stoisk, a przy stoisku Sojuszu Lewicy Demokratycznego bezpłatny egzemplarz konstytucji, więc wszystkich chętnych zapraszamy po odbiór. Wszystkiego dobrego i dobrej zabawy dla wszystkich Państwa. Witam serdecznie. Tak jak żeśmy obiecywali na konferencji prasowej, politycy będą w t-shirtach, więc przynajmniej można zobaczyć, kto skąd. Witam wszystkich bardzo serdecznie, życzę udanej zabawy, a przy okazji zapraszam też do stoiska Platformy Obywatelskiej. Tam można się będzie poczuć smak 4 czerwca 1989 roku, a nawet poczuć się jak kandydat z listy Lecha Wałęsy i zdjęcie sobie z panem prezydentem Wałęsą zrobić. Zapraszamy też do innych atrakcji, zapraszamy w imieniu radnych, myślę, że klubów Platformy Obywatelskiej i SLD, bo myślę, że z klubu PiSu to raczej nikt nie przyjdzie, ale tak czy siak zapraszamy do namiotu rozmawialni, gdzie będzie można porozmawiać z łódzkimi radnymi i życzę wszystkim udanej zabawy. Dziękuję bardzo. Tak, szanowni państwo, tak jak mówiliśmy na konferencji prasowej, jesteśmy tu ponad podziałami, wszyscy razem. Pokazujemy alternatywę. Można świętować z uśmiechem, można świętować wspólnie, można się cieszyć z tego, co się w Polsce wydarzyło i jakby dziękować wspólnie temu, co dokonaliśmy. Zapraszam pod namiot Nowoczesnej, gdzie będzie można oczywiście pomóc nam stworzyć program dla miasta Łodzi, gdzie będzie można porozmawiać z panią poseł Katarzyną Grubnauer, porozmawiać z nami, poznać nasz program i zapraszam do innych namiotów, a w szczególności dziękuję Łódzkiemu Kodowi, Mirkowi i Eli za organizację tego i za to, że tutaj wszystko spieli na ostatni guzik. Bawmy się, cieszmy się tym, co mamy. Dzisiaj mamy wolny dzień od pracy. Dzwońcie po znajomych. Pogoda, mam nadzieję, wytrzyma. Miłej zabawy. Ja za chwilę jeszcze przedstawię dwóch gości, ale zanim to zrobię, to jeszcze podpowiem. Tutaj mamy namiot rękodzieło. Tam zapraszamy wszystkich, którzy chcą się nauczyć robić różnego rodzaju ozdoby, przypinki, bransoletki. Zapraszamy z dziećmi, zapraszamy młodzież, zapraszamy dorosłych. Obok mamy zabawy dla dzieci. W tej chwili fantastyczne bańki już fruwają, ale tam będzie dużo różnych zabaw dla dzieci. Dzieci nie będą się nudziły. Namioty ugrupowań politycznych znacie. Tam taki duży namiot nazywa się Rozmawialnia. Tam będą pełnili dyżur radni łódzcy. Jeżeli macie coś radnemu do powiedzenia, niezależnie od tego, czy to jest miłe, czy nie miłe, zapraszam. Ale wolelibyśmy, żeby były same miłe rzeczy. Mamy też namiot Liberté. To są nasi partnerzy często w różnych działaniach. Fantastyczni ludzie, zapraszam do nich. Obejrzyjcie ich wydawnictwa, wspierajcie ich wydawnictwo, bo zostało przez dobrą zmianę pozbawione subwencji.
W namiocie rozmawialnia będziemy również prowadzili debaty na różne tematy polityczne i tematy ważne dla Łodzi. I będziemy tam też prezentowali program, który Łódzki Kot zaproponował. Program, który się nazywa Prawo do Prawdy, a polega on na tym, że zadajemy sobie pytania, czy politycy powinni być karani za kłamstwa, świadome kłamstwa polityczne. Dalej mamy namiot Klubu Pozytywnej Wyobraźni. To są nasi przyjaciele, Jurek jest tu przedstawicielem, zaraz będzie mówił. To są fantastyczni ludzie z ogromną historią w walce o demokrację w Polsce. Mają do zaproponowania fantastyczny spacernik, czy spacerownik? Spacernik o miejscach walki demokratycznej w Łodzi. Mamy dalej namiot medyczny. Tam możemy sobie zbadać poziom cukru, ciśnienie, porozmawiać z lekarzami, ewentualnie umówić się na następne jakieś spotkania i wizyty. Dalej mamy namiot, który się nazywa PIKOT, dość tajemniczo, ale to jest punkt informacyjny KOD. Tam się dowiecie wszystkiego, co się dzieje w KODzie w Polsce i w KODzie w Łodzi. Dalej mamy namiot grup lokalnych, czyli grup z województwa łódzkiego. Zapraszamy wszystkich, żeby posłuchać, co się dzieje w Sieradzu, w Zduńskiej Woli, w Pabianicach, w wielu jeszcze innych miejscach. Dziewuchy dziewuchom, no nasze fantastyczne dziewczyny, z którymi zawsze chętnie współpracujemy i zawsze im pomagamy. Są naprawdę niewiarygodnie aktywne. Porozmawiajcie, dowiedzcie się, co one potrafią zrobić, to będziecie naprawdę zszokowani i zadziwieni. Dalej mamy namiot lokalnej grupy z Pabianic. Prężna, potężna grupa. Przy okazji mistrzowie kulinariów, zapraszam. Ma fantastyczne wyroby. Właśnie, stoją i klaskają, klaszczą, żeby było widać, gdzie oni są. Zobaczycie też u nas tajemniczych ludzi w pomarańczowych koszulkach. To jest grupa z Warszawy, Kot Kapela, która przyjechała specjalnie do nas, żeby nam dzisiaj ubarwić ten dzień. Fantastyczna muzyka, fantastyczne teksty, wszystkie na czasie, wszystkie dotyczące nas i naszej obecnej sytuacji. A to jest Ela, wspaniała Jankowska. Ela jest główną odpowiedzialną za cały ten piknik. Ona włożyła w ten piknik najwięcej pracy, pilnowała, żeby wszystko grało, żeby wszystko pasowało. Jest jeszcze tutaj na terenie Małgosia Tokarczyk, ale w tej chwili jej nie widzę. Gdzieś pewno krąży i pilnuje, żeby było wszystko dobrze. Ela napracowała się z Małgosią przy tym bardzo dużo. Myśmy starali się jej ze wszystkich sił pomóc. Teraz oddaję głos Eli. Życzę Państwu udanego dnia, miłej zabawy. Jeżeli ktoś chce sobie ze mną pogadać o sprawach trudnych i ciekawych, zapraszam do PIKOD-u, bo tam będę przez cały czas prawie. Do zobaczenia. Proszę Państwa, w imieniu Klubu Pozytywnej Wyobraźni chciałem zaprosić Państwa do namiotu pierwszego po lewej stronie od wejścia, od mojej strony po prawej. Będziemy rozdawać książkę, która obrazuje w dosyć skróconej formie historię łódzkiej opozycji, a podpisywać ją będą autorzy z panem marszałkiem Stefanem Niesiołowskim na czele. Zapraszamy Państwa serdecznie. Jeszcze chciałem powiedzieć, że zapraszaliśmy oczywiście inne ugrupowania. Zaprosiliśmy również Prawo i Sprawiedliwość. Niestety nie odpowiedzieli na naszego maila. Jak widać, nie ma ich. Być może odwiedzą nas jako goście. Tutaj jest jeszcze jeden tajemniczy przebieg i chciałbym, żebyście wszyscy go kiedyś obejrzeli, ponieważ okazuje się, że bomba termobaryczna faktycznie istnieje, słuchajcie. Antoni nie kłamał. Bomba jest, można ją oglądać. Oddaję głos Kasi. Słuchajcie, mam jeszcze taki mini konkurs, podtrzymacie mi. Mianowicie, co to jest? Jakieś pomysły? Lex Szyszko. To jest medal od ministra środowiska. Wręczam tutaj na ręce samorządowców medal ministra środowiska. Słuchajcie, chciałam jeszcze powiedzieć, że specjalnie ten piknik został odmalowany. A!
zacząłem. Nie, on 10 lat młodszy. Ale może do tej samej klasy, tylko że to zmienić łatwiej. Ja jeszcze wrócę do 11, a on już tak. Daj ja jeszcze wrócę do 11. Dzień dobry. Nie słyszę. Dzień dobry. Z Trybunału Konstytucyjnego rusza marsz. Który się nazywa rozmawialnia. Tam czekają na was radni miejscy, żebyście mogli z nimi porozmawiać, podzielić się swoimi uwagami. Zapraszamy serdecznie. O godzinie 13.30 w tym samym namiocie zacznie się dyskusja na temat kłamstwa politycznego. Na temat tego, czy polityków świadomie kłamiących, fałszujących rzeczywistość powinno się, co się dzieje. Ja jeszcze powiem, natomiast dopiero całkiem niedawno, bo jakieś 2-3 miesiące temu zdałem sobie sprawę z tego, że wiele lat temu, o ile pamiętam, w 86 albo 7 roku spotkaliśmy się razem na Festiwalu Piosenki Studenckiej w Krakowie. 86. Konrad wtedy zaśpiewał fantastyczną piosenkę. Nie pamiętam. Nie popłynie do mórz na obce lądy, by krzyczeć poglądy. Niech tam się wyciszy, gdzie woda nie usłyszy. I niech nie bluźni więcej piosence, piosence. Kompani naszej dali przyjęte jest zabawić się fajnie i śpiewać też. I zawsze mamy miejsce dla tych, co się z nimi śpiewać da. Już czas wziąć nogi za pas. Baj, baj, bando, na zawsze złączyłaś nas. Baj, baj, bando, więc nie wracaj, panie. Pożegnamy cię radosnym olerdam, zawrócisz nam się. Na strach nas nie bierzcie, tysięcy stanie 200, wynęknie każda banda, inaczej karamba. Wspólnoty potrzeba dla gwiaździstego nieba, wystarczy miejsca dla was i z lewa i z prawa. Kompanii naszej tak przyjęte jest zabawić się fajnie i śpiewać też. I zawsze mamy miejsce dla tych, co się z nimi śpiewać da. I baj, baj, bando, już czas wziąć nogi za pas. Baj, baj, bando, na zawsze złączyłaś nas. Baj, baj, bando, idź i nie wracaj, nie. Żegnamy cię radosnym, ole, damy za to dziś nam się. Everybody! Baj, baj, bando, już czas wziąć nogi za pas. Baj, baj, bando, na zawsze złączyłaś nas. Baj, baj, bando, idź i nie wracaj, o nie. Pożegnamy cię radosnym, ole, damy załodzić na mszę. Bye, bye, bando. Prowadzisz ten kraj.
Poniat właśnie podpisuje płytę kod kapeli. Co sądzi o publiczności w Łodzi? Publiczność jest fantastyczna i nie mówię tak w każdym mieście, tylko przede wszystkim w Łodzi. A poza tym z Łodzi pochodzą niektórzy nasi kapelutkowie, na przykład Jarek Płóciennik i na przykład Beata Sowicka. I w ogóle Łódź, Warszawa, wspólna sprawa. Siłę mocy. Ciemność, ciemność. Teraz jeden pierwszy raz. Zacząć liczyć lepszy czas. Jak sam otworzy się na mnie.
Ale nie wchodź do wody! A jakie mamy plany, tak by the way? Pytanie było, jakie są najważniejsze problemy kobiet w Polsce. Każda z ludzkich dziełów ma na ten temat, podejrzewam, inne zdanie, ale bo tych problemów jest bardzo dużo. Ja osobiście jako Kati Waniuk uważam, że po pierwsze jest to nieadekwatna socjalizacja dziewczynek w Polsce. Wychowuje się je pod chłopców, w sensie w opozycji do chłopców. Chłopców się jakby upomina o to, że oni, dziewczynki się upomina o to, żeby one były grzeczne, spokojne, ciche, miłe dla każdego, nieasertywne. I tego brakuje w polskich szkołach, w polskich domach. A drugą kwestią to jest życie kobiet dorosłych, czyli problemy po prostu, jeżeli chodzi o dostęp do antykoncepcji, dostęp do bezpiecznej aborcji. Po prostu tak jak, cytując Płatek, kto kontroluje cudzą rozrodczość, tudzież seksualność, kontroluje tej osoby życie, a to próbuje zrobić państwo PiS. Z mojej perspektywy najważniejsze problemy kobiet w Polsce to jest ogromna skala przemocy i brak tak naprawdę służb, i, znaczy w ogóle na przykład przystosowania policji, czy w ogóle brak instytucji, gdzie kobiety, które doświadczyły przemocy, mogłyby to zgłaszać, i przyzwolenie takie społeczne właśnie na przemoc, na to, że istnieje kultura gwałtu, że kobiety są obwiniane za to, że spotkała je krzywda. I my tutaj też staramy się jako Łódzkie Dziewuchy współpracować właśnie z Centrum Praw Kobiet, z EDUKAB, żeby zmieniać tę sytuację poprzez edukację i wsparcie organizacji, które zajmują się przeciwdziałaniem przemocy wobec kobiet. Według mnie największym problemem w Polsce jest to, jak stereotypowo jest postrzegany w ogóle feminizm. Czyli feministka to jest jakaś kobieta gorsza, feministka to jest kobieta, która nienawidzi mężczyzn, a my lubimy mężczyzn, kochamy mężczyzn, tylko potrzebujemy tego, żeby była równość pomiędzy kobietami i mężczyznami. Tego u nas nie ma, nie ma takiej edukacji wzmacniającej dziewczynki. Ja prowadząc zajęcia na co dzień widzę to, że na przykład jeżeli dziewczyna jest złapana za kolano na zajęciach, nie potrafi zareagować i powiedzieć nie. Dlaczego? Dlatego, ponieważ nie jest edukowana w tym zakresie. I to, co dla nas jest ważne, to jest edukacja od podstaw. Jeżeli chcemy mieć społeczeństwo obywatelskie, jeżeli chcemy, żeby dziewczynki potrafiły zadbać o swoje granice w przyszłości, musimy je najpierw tego edukować, i to jest dla nas bardzo ważne. To my w tym przypadku, nie wiem, może pani radna mnie poprawi, bo jest z Komisji Budżetu Obywatelskiego, przynajmniej jak on u nas startował przez pierwsze dwa lata, to był największy budżet na obywatela liczony w kwocie bezwzględnej ze wszystkich mieszkańców. Warszawa tylko miała równy, no ale weźmy, jaka jest tam liczba mieszkańców. Nie, ale mówmy o tym, że takie instrumenty też istnieją i że takie kroki w stronę mieszkańców są. A ja powiem też o innych rzeczach, na przykład jeżeli mówimy o tej dziedzinie kultury lokale kreatywne. To jest na przykład program, dzięki którym na dość preferencyjnych warunkach sporo łódzkich artystów ma na przykład swoje lokale w centrum miasta. Te filmy kreatywne są właśnie oparte,
Andrzej Machejek, wydawnictwo Hamal. Bardzo się cieszę, że mogłem pokazać się na pikniku KOD-u 4 czerwca w rocznicę prawie wolnych wyborów. Mogę pokazać łódzkim czytelnikom książki o Łodzi, o dawnej Łodzi. Najważniejszym problemem dla Polski obecnie to narastająca fala nacjonalizmu, pogłębiające się podziały wśród społeczeństwa oraz to, że nie możemy być po prostu razem, tak jak dzisiejszego dnia, 28. rocznicę wolnych wyborów do Sejmu, które dały nam demokrację. Nadal jesteśmy podzieleni i wierzymy, że w przyszłości będziemy mogli świętować tak, rodzinnie, radośnie, wszyscy ze sobą. Fantastyczny piknik, było więcej ludzi niż w ubiegłym roku. Świetnie się bawiliśmy, fantastyczni wykonawcy. Absolutnie nam wcześniej nieznani, ale profesjonalni, cudnie śpiewający młodzi ludzie. Duże zainteresowanie debatami, które prowadziliśmy z politykami, z ugrupowaniem łódzkim, również z posłami. Ludzi jest po prostu naprawdę bardzo dużo, mimo tego, że przed chwilą spadł deszcz, zaczynają napływać z powrotem. Atmosfera jest genialna, świetna współpraca z różnymi grupami lokalnymi. Dziewuchy, Centrum Praw Kobiet, ugrupowania polityczne. Fenomenalny dzień, fenomenalna rocznica. Bawimy się dobrze i zamierzamy się jeszcze długo bawić. Można powiedzieć, że piknik jest udany. Co prawda nie należy chwalić dnia przed zachodem słońca, ale tylu ludzi, którzy już nas odwiedzili, świadczy o dużym zainteresowaniu problemami miasta. Bardzo ciekawe rozmowy, ciekawe debaty. Myślę, że to jest dobra odpowiedź na potrzeby łodzian. Myślę, że jeszcze kilka takich pikników może się zdarzyć. My na pewno jako radni deklarujemy zainteresowanie rozmowami z łodzianami, wysłuchiwaniem ich głosów, podzieleniem się też jakimiś własnymi poglądami i własnymi pomysłami na nasze miasto, bo to jest bardzo ważne, żeby z ludźmi rozmawiać. Dzisiaj jesteśmy na pikniku wolności zorganizowanym przez KOD, Sojusz Lewicy Demokratycznej, Platformę Nowoczesną, Libertę, Dziewucho. Jest naprawdę wspaniała atmosfera, jest bardzo dużo mieszkańców. Również mieliśmy debatę samorządową, gdzie z mieszkańcami mogliśmy rozmawiać o problemach, ale jesteśmy dzisiaj otwarci dla wszystkich, można przyjść, porozmawiać. Jest wiele atrakcji dla dzieci. Zapraszam. Teraz czerwony. To może czerwony spróbujmy. To tak zrobimy z drugiej strony. Nie, to zrobimy tak. It's very high. It's like a dragon flying, yeah. Fly above the trees, through the seas, on the breeze, to anywhere I please. Patrząc na to, jakie korzyści ma społeczność lokalna, ma społeczność samorządowa z takich spotkań, no to nie jest sposób tego przecenić, tak? Spotkania mieszkańców wokół pewnych problemów miasta, państwa, jednocześnie rozrywka, to jest rzecz fantastyczna i chciałoby się, żeby takich imprez było jak najwięcej w Łodzi. Mam nadzieję, że następnym razem pogoda będzie cały czas taka, jak w tej chwili. Nie złapie nas żadna ulewa. Jestem szczęśliwy, że takie pikniki się odbywają właśnie w samorządach. Nie jakieś duże, olbrzymie, ale takie lokalne, bo one są kwintesencją tego, co obywatelski ruch musi robić. Czyli zapoznawać ludzi z tym, że warto walczyć o swoje. Warto walczyć o swoją wolność i swoje prawa. I tego trochę nam brakowało. Dzisiaj jest czas na to i nie jest jeszcze za późno, żeby walczyć o wolność, walczyć. Niestety to słowo często dzisiaj pada, bo walczymy o edukację, walczymy o bezpieczeństwo, walczymy o to, żeby w Polsce było lepiej. Więc dzisiaj takie pikniki jak ten są wielką wartością. Fajnie, że tutaj ludzie przychodzą i fajnie, że tu spędzają czas i uczą się wolności. 4 czerwca to piękne, wesołe święto, jedno z nielicznych wesołych świąt, które mamy w Polsce. I moim marzeniem jest, żeby samorządy przejęły inicjatywę i przejęły organizację pikników. My KOD zaczęliśmy w tamtym roku, a chciałabym, żeby to było święto wspólne, głównie organizowane przez samorządy. Was o to, samorządowcy, prosimy.